zrobić szybki wywiad. Poznaliśmy się na Twitterze, bo Michał, bo o nim mówię, Michał Specjalski. Witam wszystkich. Mógłbyś tak się w skrócie przedstawić, czym się zajmujesz w tej organizacji? Michał Specjalski zajmuje się różnymi rzeczami, ale rozumiem, że interesuje się to moja działalność społeczna, publiczna na Twitterze. Prowadzę się kanał na Twitterze, stąd się poznaliśmy, no ale oprócz Twittera, czyli oprócz social mediów, no to zajmuję się dyplomacją publiczną i prawami człowieka, czyli Fundacji Pantarei od 14 roku zajmuje się takimi sprawami. No i siłą rzeczy takie tematy antyglobalistyczne tak zawsze mnie interesowały i nimi zajmujemy się też właśnie w fundacji, no ale też prowadzę też portal GoPolityOr, czyli geopolityką trochę się zajmuję, czyli takimi sprawami międzynarodowymi, ale w tym temacie antyglobalistycznym i praw człowieka też mam taką swoją działkę. Tak? Powiedz mi, czy w tym nurcie właśnie zająłeś się wpływami tej sekty Chabad Lubavitch, bo to zwróciło moją uwagę i to też widziałem, że na Twitterze poszło takim wiralem, że po akcji z tą gaśnicą Brauna zrobiło się głośno o tej organizacji, co ona w ogóle robi w polskim parlamencie i skąd ma takie wpływy, że cała koalicja, wiesz, sejmowa za nią stanęła Chanukowa, to tak zostało w social mediach określone. I ty widziałem, że zacząłeś patrzeć w rejestrach, w KRS-ie powiązania osób z tą fundacją i nie tylko, wiesz, publicystycznie tam, bla, 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 Żydzi, nie Żydzi, tylko sięgnęłeś do źródła, zobaczcie, jakie są finansowe, tak, powiązania tej organizacji. Mógłbyś moim widzom coś mi powiedzieć? Tak, no, oprócz tego, co powiedziałem, to prowadzę takie dwa śledztwa, jedno właśnie, które się nazywa Ukraińska Ośmiornica w Polsce, bo wcześniej śledztwo, które zacząłem już prowadzić w lipcu, czerwcu 2023 roku, w związku z wpływem think tanków na opinię publiczną, jeśli chodzi o urabianie takiej proukraińskiej narracji. Ale potem, no właśnie w związku z tą gaśnicą tak naprawdę, z tym całym wydarzeniem, zresztą drugie śledztwo, tak, czyli które nazywałem Chabad Lubavitch Spółka ZOO, zakreślałem w podzielności taki skrócie, tak nazwa tego, z tego względu, że zacząłem po prostu patrzeć tak samo właśnie w dokumenty KRS-y, no, że ta fundacja, czy w ogóle kim są ci ludzie, tak, którzy występują w Sejmie od już wielu lat, bo one wprowadziły, bo to nie jest 16 czy 17 lat. Tak, zaczęło się chyba to od profesora i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak, który wprowadził do parlamentu i do pałacu prezydenckiego chyba w 2008 roku. A następnie chyba Marek Jurek wprowadził ich do Sejmu, tak? I te właśnie zaczęły te kultywować palenie tych świec Chanuki, tak? Czyli, no i to tak trwało, prawda? No Brown, tak? Grzegorz Brown tutaj zrobił z tego wydarzenie takie medialne w Polsce i na całym świecie, więc wyszedł skandal, więc zacząłem sprawdzać w ogóle, no czym jest ta organizacja, tak? No okazało się, że to nie jest organizacja w żadnym rejestrze związków religijnych. O tego się zaczęło, tak? Sprawdziłem, czy to jest jakaś organizacja religijna, która ma prawo... Czy to były uroczystości religijne? Tak, tak, tak. I kto to organizuje i jaki charakter miał te wydarzenia? To mnie interesowało. No i sprawdziłem, że oni... Zaczęło się od tego, że w rejestrze związków wyznaniowych i religijnych takiej organizacji nie ma, tak? Oczywiście są związki żydowskie, tak? Jakieś gminy żydowskich, natomiast Chabad Lubavitch to jest jedna z odgałęzień i to takich nie mainstreamowych, można powiedzieć, żydowskich. No i potem, że jest to po prostu jakaś fundacja, tak? Jest to fundacja, a nie właśnie jakiś związek, który ma pewne prawa i w związku z czym uzurpują sobie troszkę takie prawo do organizowania wydarzeń o tego charakterze, tak mi się wydaje. Tam czasami rabin polski występował, tak, ale to jako gość i on nie był organizatorem. No i po nicy do kłębka zacząłem szukać właśnie po tych związkach fundacji, czy kim ona jest i zacząłem widzieć, że jest to bardzo osobowo umocowana fundacja w różnych osobach, którzy widnieją w zarządach, w radach nadzorczych, czy są beneficjentami rzeczywistymi spółek, głównie nieruchomości, dużych spółek nieruchomości warszawskich, no, które mają bardzo duże inwestycje i realizacje warszawskie. Tak mnie zastanowiło, prawda, że fundacja nie mainstreamowych Żydów, można powiedzieć, tak, którzy są przez mainstream żydowski też różnie oceniani, tak, bo to są, oni wierzą w reinkarnację wewnątrz na przykład plemienną, co nie jest jednak też w ramach judaizmu. No, oni chyba wierzą, że Mesjasz gdzieś reinkarnował, tak? Że ktoś z nich jest Mesjaszem, czy że ma być? Do końca tych spraw jakoś szczegółowo teologicznie tam nie znam, natomiast oni twierdzą, że po prostu jakaś tam pula Żydów podlega reinkarnacji i ci cadycy, hasydzi, prawda, się reinkarnują w nowych, tak? I że u nich może być tak, że nawet nie Żyd może być Żydem przez tą reinkarnację, że duch tego Żyda reinkarnuje się w ciele Goja, można powiedzieć, i staje,
Wiesz, to jest fajny storytelling, ale może chodzi tutaj o coś prostszego, czyli właśnie tak jak ty mówiłeś o te powiązania finansowe tak. jednak nieruchomości w Warszawie. A czy ty prześledziłeś może, czy to jest jakoś związane z politykami jednej opcji, czy to jest bardziej związane z którąś frakcją, czy w ogóle widać jakieś powiązania polityczne w tych KRS-ach? Znaczy w KRS-ach jako takie osoby politycy nie występują, tak? Natomiast występują politycy z różnych opcji na wydarzeniach tych. Są dwie fundacje. Są dwie fundacje, jeżeli mówimy jeszcze o tych spółkach, to mamy dwie fundacje. To jest fundacja Friends of Chabad Lubavitch Polska, czyli ta właśnie, która organizowała te wydarzenia i prezes tej fundacji jest znany z tych memów, prawda? To nie jest... Niedobre o tym mówić, to nie jest podobne. To jest ten gościu, no? Tak, no bo on... To ludzie się śmieją z tego, bo on łamiącą płaszczyznę mówi, prawda? Bo on nie jest Polakiem, tak? On jest obywatelem Izraela, rezydentem... Podobnie jak były minister finansów. W rządzie Morawieckiego. No i druga jest jeszcze mniejsza fundacja, która zajmuje się... już musiałem sobie przypomnieć, jak ona ma nazwę, ale to już może później. I ona zajmuje się właśnie takimi wydarzeniami bardziej kulturalnymi, takimi już ogólnie żydowskimi. Na tych wydarzeniach często, jak widziałem, no to ci prezesi czy członkowie Rady Nadzorczej, czyli rodzina Stamblerów, tak, bo to jest taki interes, taki geszeft rodzinny. Tam są Stamblerzy i tam są Fleischmani, tak, głównie. To jest rodzina izraelsko, węgiersko, ukraińsko, amerykańska. Żydów, no i które mają takie organizacje, czyli interesy i też właśnie te fundacje. I na tych wydarzeniach organizowanych w Warszawie często, no pojawiają się politycy, na przykład widziałem tam pana Szczerbę, posła, tak, był też taki doradca prezydenta Dudy. Także no, oni próbują, pamiętam w 2008 roku, to już pierwsze spotkania jeszcze w Izraelu, no to są fotografie oczywiście obecnego, nowego, starego premiera Tuska, prezydenta oczywiście Lecha Wałęsy, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Także to jest taka właśnie jakaś grupa, która chce oddziaływać na opinię publiczną polską, wpływać i pod takim płaszczykiem odnowienia kultury żydowskiej w Polsce, tak, która była rzekomo tam zerwana, prawda, po II wojnie światowej, przez Holokaust, przez, że tak powiem, wyjazd Żydów w czasie komuny, prawda? Mhm. Czyli taki powrót Żydów i powrót kultury żydowskiej. To jest taka ich narracja, tak? I oni to tak przedstawiają. Natomiast jak się poskrobię dalej, to widać, że są tam jakieś po prostu interesy, tak? I to moje śledztwo ma sprawdzić, tak? To jest takie eksploracyjne śledztwo. Czy te wydarzenia, te oddziaływania na opinię publiczną w Sejmie, wśród polityków samorządowych i tak dalej, ma wpływać na ich interesy po prostu, tak? Czy za tym po prostu no, wartościowymi jakimiś takimi ideami, tak? Reintegracji może kultury żydowskiej, tak? Rzeczpospolitej, tolerancyjnej i tak dalej, czy kryją się po prostu jakieś po prostu geszefty, tak? No bo tutaj taką znamienną i bardzo znaną między innymi Staś Morawieckiego postacią, jeśli chodzi o żydowski lobbying w Polsce i nieformalny ten styk polityki z lobbingiem, z środowiskami żydowskimi, no to jest pan Fogelman, tak, na przykład, który rzekomo wynika z tych taśm, miał pewien wpływ na wybór ministra finansów i też uchodzi za taką osobę właśnie szarą eminencję środowisk żydowskich w Polsce. No i oczywiście pan Chuck Daniels, tak, który tutaj zabłysnął w social mediach zdjęciami z wszelkiej maści politykami, kolacjami u Morawieckiego, gdzie między innymi widać, że politycy, właśnie tam Szczerba, Morawiecki, noszą jarmułki na tych spotkaniach. I czy te osoby mają też jakiś związek z Chabad Lubavitch, czy uważa, że to jest jakaś inna frakcja, inny odłam tego? Znaczy... Tak jak powiedziałem, to są osoby, które są teraz rezydentami Polski, ci, którzy są w tych spółkach i w radach nadzorczych. Natomiast są takie powiązania z trzema krajami, tak? Trzema lub czterema. Izraelem oczywiście, gdzie większość to są obywatele Izraela. Z Węgrami, przez są rodziny Fleischmanów, tak? Czyli żony, małżonkę pana tego szefa, tego prezesa. No i mamy też połączenie z Stanami Zjednoczonymi przez pana Jakoba Stamblera, czyli to jest taka pewna rodzina. Na razie nie występują te osoby, które wspomniałeś, tak, które, jak wiemy, z taśm miały pana Morawieckiego rekomendować dla pana Kaczyńskiego jako ministra i dalej jego ścieżkę kariery promować.
Tego na razie po prostu nie widać. Natomiast no, widać chociażby z tego, że jak idziemy po sznurku bardziej biznesowym, tak? Bo tutaj ja to widzę na obecny czas, że tu jest bardziej próba oddziaływania na opinię nawet nie na opinię publiczną, ale na elity polskie decyzyjne, aby realizować po prostu swoje interesy. Czyli bardziej tutaj ja na razie widzę wpływ grupy interesów żydowskich, jakiejś grupy Żydów, którzy po prostu próbują te koneksje bezpośrednio wykorzystać dla swojego interesu. No i to jest dosyć moim zdaniem ciekawe, jeżeli patrzysz na inwestycje chociażby, które te spółki, chociażby jedna spółka to jest Magnus Group, to jest duża spółka w Warszawie nieruchomości, jakie miała realizacje. Jeżeli spojrzymy sobie na obiekty na prestiżowych po prostu ulicach warszawskich, na przykład na ulicy Pięknej, bardzo dużo jest obiektów. Tam są obiekty też dyplomatyczne, tam jest Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego to jest jeden z budynków, czyli budynek Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie Magnus Group powiązany osobowo z Habet Lubawicz po prostu, no nie wiem, no jakieś tam prace nieruchomościowe wykonywał. Także to ja zadaję też takie pytanie, no to czy też przez taką grupę na przykład, bo wiemy na przykład jak wywiad izraelski montował i różne w budynkach ambasady, czy radziecki też wywiad, ale też izraelski, okablowanie różnych budynków, czy na przykład w takich, czy warto byłoby, żeby służby polskie no, sprawdzały tak, czy akurat takie nie inne budynki użyteczności publicznej, tak, państwowe czy samorządowe, no nie są przypadkiem. Jedynie to jest stricte biznesowa, czy może się poza tym kryć jakieś właśnie okablowanie? Siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, tak, która tak przecież jest podnajdowana Prawu i Sprawiedliwości przez izraelską spółkę, tak? Więc te powiązania tutaj są. Natomiast też słyszałem, że dzieci pana Morawieckiego, nie wiem czy wszystkie, tak, ale uczęszczają do szkoły, która też w jakiś sposób jest powiązana z Habet Lubawicz, czy się mylę? Chyba samym Habet Lubawicz nie, tak? To jest jakaś szkoła elitarna, powiesz możliwe, że tak. Także no nie wiem, jakoś tego nie pogłębiałem Morawieckiego, bo ja mówię, moje śledztwo stricte się... Finanse. Tak, stricte jest metodologicznie tak, żeby nie, bo tych tematów są różne, bo mi ludzie też rzucają tematy zagraniczne. Stricte zajmuję się analizą powiązań i czytam tą teczkę teraz w środę Habet Lubawicz i tych innych spółek i potem jakby nic do kłębka chcę dojść do jakichś konkretnych, no twardych jakby zapisanych w dokumentach i tak samo zapisanych w sprawozdaniach finansowanych tych spółek i tych fundacji informacji. No oprócz tego poruszam przez kontakty moje międzynarodowe, tak, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych, czy na Węgrzech, czy na Ukrainie, bo to też jest ciekawe właśnie, że w tych spółkach mamy na przykład też pana Stamblera z Ukrainy, który na przykład na Ukrainie jest szefem wspólnot żydowskich na Ukrainie. Także tam są bardzo też powiązania, bo Habet Lubawicz generalnie centralne w Europie, bo to jest sekta czy organizacja, czy jakaś grupa religijna, która była w Rosji, powstała w Rosji w tam XIX wieku, natomiast ona przez te wszystkie zmiany geograficzno ludnościowe i tak dalej, zmieniła siedzibę na Dnie Pietrowskim na Ukrainie. Tam jest ogromna siedziba, ogromna, która była przez Kołomojskiego wybudowana. Ogromne centrum. I w związku z tym konfliktem zbrojnym dużo tych interesów właśnie z Ukrainy zaczęło się przesuwać do Polski. Tak? I Habet Lubawicz Polska realizuje bardzo ciekawe też usługi. Na przykład, bo jeżeli spojrzymy na jakieś strony internetowe, to są takie usługi turystyczne na przykład. Tak? Czyli że zachęcają Żydów z Izraela czy z innych krajów przyjeżdżają do Polski, tam oni mają sieć rekomendacji hoteli, rekomendacji restauracji koszernych, jak spędzić czas. No to jest ciekawe, prawda, w kontekście na przykład tego, co było w Stanach Zjednoczonych odkryte, tymi tunelów pod synagogą na jednych z dzielnic Nowego Jorku, gdzie jakieś dziwne materace poznali, prawda, także nie wiemy, jaki zakres tych usług jest do końca, nie mamy informacji, gdzie będziemy mówić. Ale na przykład ciekawą usługą, którą oni realizują w Polsce, to są takie usługi związane z konwersją na judaizm. Bo mają w tym budynku, czy właśnie w jednym z budynków mykwę, czyli taki budynek służący do obmycia rytualnego i przyjęcia judaizmu. Tak? Czyli można powiedzieć, że też działają tutaj na zasadzie koptowania ludzi, może jakichś wpływowych,
i przez zmianę ich religii na judaizm, czy jakąś formę ich judaizmu nie, no nie ortodoksyjnego takiego, czy ortodoksyjnego w tym sensie, ale nie mainstreamowego, prawda? Przez no właśnie teorię reinkarnacji. Próby jakieś bardzo ciekawe. Tworzenie sieci, tak? No. Wiadomo, że ludzie bogaci zaczynają świrować na punkcie tych takich rzeczy duchowych, mistycznych. Powiedz mi potem wątek... A mistyczne, bo oni są też kabalistami. I też na przykład kiedy pan Stambler występował w Sejmie, to też mówił, że to jest ważna data, chyba 18 i to ma jakieś znaczenie, prawda? Więc oni mają taką swoją... Numerologię. Numerologię, taka żydowska numerologia. Także a powiedz mi o tych wpływach ukraińskich, które ty jeszcze śledziłeś, bo to był drugi wątek, równoległe śledztwo, które prowadzisz, na temat wpływu takiego miękkiego lobbingu soft power ukraińskiego w postaci różnych fundacji, które uaktywniły się bardzo mocno, bądź też pojedyncze jednostki od początku konfliktu na Ukrainie, bo to jest zaskakujące zjawisko, bardzo dynamiczne, kiedy nagle, wiesz, kilka dni po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie wszyscy zmienili te znaczniki na Facebooku, naklejki z antycovidowych, tak, szczepie się ostatnia prosta i nagle wszyscy pro-covidowych, tak, ostatnia prosta, tak. Stali się wszyscy wielkimi zwolennikami, miłośnikami, przyjaciółmi Ukrainy. I mi to wyglądało na dosyć skoordynowaną akcję, co prawda Polacy oczywiście są trochę naiwni, mają zbyt dobre serce, ale ktoś na tych nastrojach gra. I też cała propaganda związana z tym, że musimy się zaangażować w ten konflikt teraz, bo Rosja padnie, jak nie obronimy na Ukrainie, to wjadą tutaj. To wszystko wygląda na starannie przygotowaną narrację i zauważyłem, że ty też zaczynasz dokopywać się do źródła, bądź też tych pudł rezonansowych propagandy proukraińskiej w Polsce. Czy mógłbyś też ten wątek naświetlić? No tak, no siłą rzeczy ta cała sytuacja z wojną też na mnie wpłynęła oczywiście prywatnie, ale też jako osoba, która się zajmuje się geopolityką, tymi sprawami, tym się interesowałem i komentowałem to na X-ie i przez w tym 2022 roku i 2023. Natomiast tak to w 2023 roku w czerwcu, lipcu zacząłem dużo atakować osób z tych środowisk właśnie proukraińskich. Więc się zacząłem analizować, bo każdy ma jakąś tam opinię, ale zacząłem analizować skąd się te osoby biorą. Więc skorzystałem z taką analizy przez program komputerowy, się nazywa OpenXL. Chciałem zanalizować ruch na Twitterze. No i ten ruch, on zasysa informacje z Twittera, czyli po prostu po logarytmach takich, czy po słowach kluczowych raczej, tak zwane, bo taka akcja to jest nasza wojna, prawda? Bo były takie dwa, aż taki dr Skulski stworzył, to nie jest nasza wojna, a potem zrobił taki kontra, bo to jest nasza wojna, tak? Dużo osób tych kont to propagowało i ona mi, ten program sieciował mnie po prostu, pewne zwolenniki osób, troli, ale też osób, które są zmienione nazwiska czy organizacji, które propagują te treści, właśnie ten hashtag i te treści. No i na tej podstawie wytypowałem grupę podmiotów i osób, które zaczęły właśnie w 2020 roku, wyszły jak te grzyby po deszczu, prawda? Wcześniej ich mało kto je znał, a potem okazało się, że mamy jakieś wortale, tak, dotyczące właśnie spraw ukraińskich oraz osoby, które próbują narzucić taką proukraińską, bardzo jednoznaczną propagandę. No i oczywiście to Jarosław Wolski, Jacek Bartosiak, takie bardziej znane, tak, które niby się spopierają ze sobą, Krzysztof Wojczal, taki prawnik z Zielonej Góry. Pojawili się to eksperci, jak Michał Marek z Krakowa, doktor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaczął analizować dezinformację i propagandę właśnie rosyjską. Tak? Mamy też takie portale jak War News, Zła Ambasada. Mamy oczywiście pana Zychowicza, który portal na tym z sukcesem otworzył, tak, Historia Realna, który zaczął bardzo to relacjonować i ekspertów zapraszać, którzy też jednokierunkowo de facto w dużej mierze, potem się trochę zaczął zmieniać, to wprowadzać. Mieliśmy takie mniejsze osoby, takie Dariusza Materniaka, który prowadził różne takie mniejsze fundacje, i który występował razem z tym Michałem Markiem na przykład wcześniej, parę lat temu, na konferencjach Azowa. Wtedy jeszcze chyba był jako frakcja polityczna, czy frakcja wojskowa tego Frontu Narodowego, czy tam jak to się nazywało na Ukrainie, jeszcze przed wojną występowali. Także, no i zacząłem po prostu, zadałem trochę pytań tym ludziom, tak, zadałem pytań, oczywiście Defense 24, tak, cała ta imperium, jak to nazywam, Piotra Małeckiego, mówię imperium, bo tam jest 10 podmiotów, w tym 5 takich najbardziej zaangażowanych, mówimy Defense 24, mówimy o różnych takich
To są jakieś spółki, to są fundacje. Spółki, to są dziwne spółki, na przykład spółka Rekrut. Jest taka spółka Rekrut, mało kto zna. To jest spółka, która, analizowałem już ją, ona powstała jako spółka wydawnicza, miała w ogóle inną nazwę, to był jakiś instytut i tak dalej, wydawniczo-edukacyjna. I w pewnym czasie, przed wojną jeszcze, przemianowała się na spółkę rekrutującą byłych funkcjonariuszy państwa polskiego i żołnierzy. I oferowała im na przykład później, jak ta wojna wybuchła na Ukrainie, wjazd na przykład na Ukrainę, tak? Czyli mamy z jednej strony, mamy oczywiście Związek Pracodawców Polskich pozwolony jest przez Warsaw Enterprise Institute, jest duży think tank, Warsaw Enterprise Institute, to jest też Piotra Małeckiego i pana Wróblewskiego, bardzo znanego publicystę, czy chociażby pana Kazimierczaka, Krzysztofa. Tak, i skąd się biorą pieniądze w tym wszystkim? No właśnie, pytanie jest takie, na początku zadałem pytanie, czy to nie jest jakiś wpływ po prostu służb ukraińskich, tak? Czy to nie jest jakieś właśnie SBU działa przez jakieś think tanki, wpływając na ich, żeby przychylić opinię publiczną polską i no wiadomo, mają w tym interes, tak, żeby jednak wspierać ich finansowo, bo wiadomo, sama Ukraina z Federacją Rosyjską od samego początku wiadomo było, że przegra, więc jedynie przez podtrzymywanie przez Stany Zjednoczone i właśnie donacje, jak to czołgów, broni, paliwa, ogromne utrzymywanie hrywny i tak dalej, to państwo dawno już padłoby. Jest utrzymywanie na kropelówce takiej, no i kosztem też Polski, kosztem tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwięcej, no i Stanów Zjednoczonych, wiadomo, które realizują tą swoją geopolitykę, wojnę zastępczą z Federacją Rosyjską, żeby osłabić w konflikcie z Chinami, tak, to już to szersza sprawa. No i myślałem na początku, czy to nie jest tak, że to SBU, prawda, czy z Ukrainy, nadal nie wiem, to może wyjdzie, to są sprawy trudniej dostrzec, czy służby działają bezpośrednio, tak dowody jest. Twarde, bo oto są, służby, że tych dowodów nie pokazywały. No nie ma takich instrumentów, prawda, jak osoba, która nie ma dostępu do takich, no służby polskie powinny mieć takie instrumenty, jeżeli, bo służby polskie współpracują ze SBU, bardzo dobrze. Ale zacząłem po prostu widzieć, że są tam jakieś po prostu też grupy interesu, tak, że pewne spółki mają interesy na Ukrainie i w interesie ich, no chociażby ta była sprawa ze zbożem, tak, ja wiem, że powstawały różne spółki, które chciały zboże, które zalega w Odessie w czasie wojny, transportować jeszcze przed tym wybuchem całym tego skandalu z technicznym zbożem. To miałem informacje takie, że nawet powiązane z, w jakiś sposób z panem byłym premierem Kazimierz Marcinkiewicz. Tak? Marcinkiewicz. Tak, i takie spółki powstawały szybkie ad hoc, które miały przejąć te zboże, które zalegało w portach w Odessie, które nie mogło wypłynąć przez Morze Czarne, przez Polskę, tak? No i potem ten skandal wyszedł, prawda? Więc były jakieś takie spółki, które miały w tym interes, żeby chociażby w tym rolnictwie, ale innych sprawach, swoje interesy na Ukrainie, ale też chciały skorzystać z tego, co się dzieje na Ukrainie i być jakimś takim buforem przekazywania na zachód tych towarów i tak dalej. Duże, wielkie interesy, tak? Związane z oligarchami ukraińskimi. No pytanie są oczywiście o powiązania różnych fundacji, tych, które wymieniłem, osób z tymi interesami. Czy są po prostu jakieś przepływy kapitału, czy są jakieś kontrakty? W związku z tym trudno mi, bo no to trudno uzyskać informacje od tych spółek, jakie mają umowy i tak dalej, bo nikt nic zobowiązuje, żeby to dały, no ale poszedłem trochę innym tropem, żeby zapytałem Ministerstwo Aktywów Państwowych, tak, czy jakieś instytucje publiczne, czyli spółki Skarbu Państwa lub spółki prawa handlowego, którym największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, czy one nie zawierały jakichś umów, tak? Bo widzieliśmy na przykład, że pan Wolski czy pan Budzisz występują w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, była taka sytuacja, były konferencje. Pan chyba Wolski w PGZ zaczął mieć jakieś interesy z PGZ-em, czyli z Polską Grupą Zbrojeniową. Więc zaczął mnie interesować to, czy rząd na przykład, który prowadził taką a inną proukraińską politykę, nie był zainteresowany tym, żeby finansować różne podmioty, które by urabiały opinię publiczną w ramach jakichś ekspertyz takich, tworzyły taką sieć ogólną informacji, która by wskazywała, żeby opinia publiczna była, popierała tą politykę, tak? I to jest do realizacji. Już mam większość spółek warszawskich zrobionych. Mam wolontariuszy, którzy robią właśnie w tym tygodniu też akta w Zielonej Górze, w Częstochowie, w Krakowie już mam, w Poznaniu. W tak. Poznaniu jest ciekawa jeszcze taka fundacja, bo tam jest właśnie ta jest taka znana fundacja Zakres i tam jest też stowarzyszenie związane chyba z byłymi funkcjonariuszami czy byłymi żołnierzami, tak? To jest też ciekawy właśnie taki wątek jeszcze, który badam, czy są jakieś powiązania z najemnikami polskimi po prostu, tak? Bo są po prostu grupy ochotników tak zwanych, którzy wyjeżdżali, tak, na Ukrainę walczyć, także czy tu nie ma jakichś powiązań? Ja zauważyłem, że te twoje działania spotkały się ze sporym aplauzem na Twitterze. Myślę, że dlatego, że ruszyłeś pewne święte krowy, tak? To są duże nazwiska w internecie, a ty zacząłeś
że tak powiem mówić, sprawdzam. Tak? Widziałem, że znalazłeś pewne dotacje, które pojawiły się na koncie ze strony właśnie państwa, gdzie był ten przypisek, że proszę szybko zarejestrować stowarzyszenie, bo... Tak, to było to taki, to wrzuciłem przy okazji, przeglądałem akta spółek, znaczy nie spółek, tylko fundacji pana Piotra Zychowicza, czyli znanego publicystę, historyka i publicystę chyba uważam, że i bardzo znaną osobę, która prowadzi też bardzo ciekawy, był moim zdaniem kanał Historia Realna. To taki margines był, który znalazłem, że kiedy rejestrował tam chyba w 2000, chyba przepraszam, jeżeli pamiętam, w 16 roku chyba, generalnie już zarządów PiS-u, fundację, tak? To była Rodacy 37, nawiązująca do akcji antypolskiej, czyli po prostu ludobójstwa, czy jakieś zbrodnie o znamionach ludobójstwa na Polakach w Związku Radzieckim, tak? Czyli mówimy o tym zbrodni na Polakach przez reżim komunistyczny Związku Radzieckiego. No i czyli bardzo dobra inicjatywa. Popieram oczywiście. Natomiast no tak było śmieszne, że po prostu pan Zychowicz napisał we wniosku o prośbę o przyspieszenie rejestracji KRS-u, prawda, w nowych procedurach, że bardzo prosi, żeby to przyspieszyć z tego względu, że ma już obietnicę, czy mają wyrażenie woli przed rejestracją fundacji, przed rejestracją tego, żeby finansowała jakieś tam działania już tej wydawnicze czy jakieś inne. Także to pokazuje tylko taki news, prawda, który tak wzbudził naruszył wiarygodność też pana Zychowicza, tak? Bo jest jako ekspert, a pokazał to, że ma jakieś po prostu powiązania osobowe z politykami, tak? Którzy mu zasiadają w jakiejś instytucji publicznej i obiecują mu już finansowanie, tak? Gdzie każda fundacja, do której ja prowadzę fundację, też jakieś stowarzyszenie prowadzi fundację, no to są konkursy, składa się wnioski i często te wnioski są nierozpatrywane, a widać, że niektórzy po prostu mają jakieś takie relacje osobiste i łatwo... Wiedzą, w którą stronę wiatr wieje. A powiedz mi jeszcze, bo to, jak rozumiem, jest sprawa rozwojowa. Tak. Jesteś w trakcie prowadzenia tego śledztwa. To się tak nazywa dziennikarstwo śledcze? Tak, no jestem dziennikarzem zarejestrowanym w sądzie, oczywiście jestem dziennikarzem. Powiedz mi, bo teraz miała miejsce taka sytuacja, którą ja mocno relacjonowałem, ale też myślę, że całe środowisko wolnościowe, tak określę, w Polsce tym żyje, związana z wpadnięciem ABW do domów kilkudziesięciu już osób związanych z organizacją Braterstwa, ale też z organizacją Broni Wymunduru dla przyszłych pokoleń. Sprawa też jest rozwojowa. Nie wiadomo dokładnie, w jakiej sprawie jest prowadzone to śledztwo, natomiast pojawiają się tam takie podejrzenia, jak przygotowanie zamachu stanu, podżeganie do zabójstwa. No, rzeczy, za które grozi dożywocie, natomiast na celowniku znalazły się kobiety w ciąży, osoby, które były kiedyś, nie wiem, spotkały się z kimś z organizacji, która zachęca do tworzenia lokalnych struktur na wypadek konfliktów, na wypadek kryzysu, który przecież nadciąga. I dużo jest właśnie teraz spekulacji, dlaczego dokonano tego rodzaju akcji, która niektórzy wskazują, że jest jedną z największych akcji ABW w ostatnich latach. I jaka jest twoja opinia na ten temat? Oczywiście nie znam akt sprawy, tak, bo to jest, bo ABW był tylko realizatorem, tak? Czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wstrzymała tego postępowania, tylko jest po prostu zostało zlecone przez prokuraturę wojskową. No, jako cywilna służba, która ma w jakiś sposób zrealizować zlecenie służby, czyli szefa, bo jest to zawiadomienie szefa służby kontrwywiadu wojskowego, tak? Czyli dotyczy to głównie żołnierzy, czyli udziału żołnierzy w jakiejś organizacji, która miałaby dążyć do oderwania. Tak, bo to jest taka ogólna formułka, więc pewnie trudno powiedzieć, o co dokładnie im chodzi. No ale pozbawienie niepodległości, oderwania części terytorium, czy zamachu stanu, zmiany konstytucyjnego organu. I tam są jeszcze jakieś takie mniejsze zarzuty konkretnych osób, zniesławienia, jakieś kwestie w działalności medialnej, no i też gruź bezprawnych, odstąpienia od czynności i też chyba działania na żołnierzy, żeby oni odmawiali po prostu, jak się mówi, czynności służbowych, czy coś takiego. Mhm. Natomiast tu chodziło po prostu o odmawianie szczepień, tak? Także, że ktoś namawia do tego, żeby żołnierze odmawiali. No i oczywiście chyba taki gruby, indywidualny zarzut dotyczący zabójstwa, nie pamiętam, zabójstwa generała, który miał zostać ministrem zdrowia, tak? Po panu Dziędzielskim chyba, tak?
Także no co ja o tym myślę? No ja nie znam tak sprawy, więc trudno mi powiedzieć do końca jak to wygląda. Natomiast no wygląda to dziwnie, tak? Jest to sprawa jeszcze związana z Prawem i Sprawiedliwością, tak? Czyli z tamtym rządem, bo to wtedy został proces rozpoczęty, tak? Proces rozpoczęty, no wszedł to jakby w proces nowego rządu, no ale ten rząd tak naprawdę pod względem jakby polityki przeciwników szczepień przymusowych w służbach chociażby są takie same, tak? No już się pan premier, nowy ten premier stary Tusk się wypowiedział, tak? Już nazwał i już media mówią o siatce szpiegowskiej, jakiejś siatce agenturalnej. Mówi się o tych osobach z imię, litera, nazwiska, kropka, prawda? Mhm. Także już jest jakaś opinia medialna, która jest bezpodstawna, bo te osoby z tego, co mówił prezes stowarzyszenia, nie mają statusu ani oskarżonego, ani tym bardziej statusu świadków. Nie, nawet się świadków nie mają żadnego, tak. Po prostu jest postanowienie, żeby zabezpieczyć te dane i informacje, tak? Czyli jest na razie to w sprawie. No, jeżeli to jest najlepsza akcja ABW od wielu lat, to jest bardzo przykre moim zdaniem, bo ABW powinna, ja jestem absolutnie za służbami polskimi, żeby broniły naszego interesu i tak dalej. Nawet wpływu oczywiście z innych służb, czy białoruskich, czy ukraińskich, czy rosyjskich, czy zachodnich, izraelskich w Polsce jak najbardziej. A na przykład, no ale w Polsce widzimy coś takiego, że PiS w tamtym roku uchwalił ustawę, to był chyba druk 3030, jeżeli pamiętam, to który umożliwił szefowi SKW, szefowi AW, szefowi ABW zezwalać na działalność w siatce agenturalnej obcego wywiadu za zgodą. Czyli oficerowie polskich służb mogą za zgodą tych szefów brać udział w operacjach sił wywiadowczych obcych państw na naszym terytorium. Czyli wydaje mi się, że trochę to inaczej to wygląda, bo rozumiem, że może być jakaś współpraca, wymiana informacji, szczególnie w takich sprawach transgranicznych, prawda, przestępstw transgranicznych czy konfliktów zbrojnych. Natomiast no, dziwnie wygląda to, że służby specjalne zajmują się obywatelami. No oczywiście, jeżeli tam są jakieś środki agenturalne, które miały wpłynąć na zamach stanu czy oderwanie terytorium, no to muszą być jakieś bardzo twarde dowody na to, moim zdaniem, tak? No bo jakieś zatrzymania, tak? No ale to dziwne właśnie, że no jeżeli taka grupa, bo to było jednego dnia, wiele osób miało to wejście. 35. Tak, przynajmniej. 35 przynajmniej osób, no to przynajmniej przy takich zarzutach mocnych, no ja bym widział te osoby po prostu gleba skuci i przynajmniej areszt 3-miesięczny, tak zwany wydobywczy. A jeżeli tego nie robią, widocznie te dokumenty są słabe, tak? No bo w sądach się widocznie one nie ostały, tak? Mi się wydaje. Ostatnio też w Warszawie donoszono, że miało miejsce spotkanie dyrektora FBI, zdaje się, z dyrektorem Mossadu. Niektórzy się śmiali, że przyjechali tutaj dla nowego rządu i dla nowej ekipy w związku z sytuacją na Ukrainie i ewentualną sytuacją, która mogłaby się pojawić po dzisiejszym, tak? Bo dzisiaj się zaczęło forum w Davos, tak? World Economic Forum, 15. O, dzisiaj się zaczęło. Dzisiaj się zaczęło. Czy może właśnie tutaj chodzi o zostawienie jakichś instrukcji dla polskich służb, dla polskiej klasy politycznej, jak mają postępować w najbliższym czasie? No bo to chyba takie nietypowe, nie? Że się służby amerykańskie z Izraelem spotykają w Polsce, aż to przecież nie pierwszy raz. I coś tutaj postanowiłem. Dlaczego w ogóle tutaj? Jakie miejsce Polska ma zająć na tej geopolitycznej szachownicy najlepszych w najbliższych latach? Jak ty myślisz, z czym to jest związane? Znaczy to nie powiem, że to jest coś takiego wyjątkowego, bo są coś takie jak dobre usługi państw, czyli państwa, tak jak Polska, mogą służyć dobre usługi innym państwom, na przykład udzielać terytorium, miejsca spotkań. Czemu akurat to ma być przedstawiciel wywiadu amerykańskiego i izraelskiego? No to ciekawe, prawda? Czy oni rozmawiają w terytorium Polski na temat sytuacji w Strefie Gazy, tak? Być może. Jak to wygląda? No i czy jaka jest rola Polski? Jedynie udostępniają terytorium, czy Polska ma jakiekolwiek w ogóle znaczenie w tym aspekcie? Czy jest po prostu używana? Mnie bardziej zasmuciło w tamtym roku, jak widziałem chyba właśnie szefa CIA, chyba Burnsa, z tego co pamiętam, który spotykał się bezpośrednio z głową państwa polskiego. Znaczy, to wyglądało tak, no bo jest jakby protokół dyplomatyczny, tak? I jednak prezydenci spotykają z prezydentami, tak? I jednak jak przyjeżdża nawet szef
To był nawet chyba nie szef wywiadu, tylko FBI. To było bardzo dziwne, bo to szef FBI to może się powinien spotykać z szefem CBA, na przykład, tak? Jakieś wymiana doświadczeń, a tutaj urzędnik, tak, czyli wewnątrz, FBI może działać też za granicą, ale w pewnym zakresie, tak jak ABW też może w pewnym zakresie działać za granicą, jeżeli to tam wpływa na jakieś sprawy też wewnętrzne, bo to skąd wywiad też, tak, cywilny. Natomiast no, bardzo mi się smuciło, że prezydent Polski spotyka się z niskim urzędnikiem, czy wysokim urzędnikiem służb specjalnych obcego państwa, no ale nie, po prostu pokazuje to jakby no, hierarchię, tak? Że, że jednak w stosunkach do Ameryki jesteśmy niestety państwem podległym, tak? Strukturalnie. No jest to bardzo przykre, tak? No bo to są politycy, którzy mówią wchodzą z Solidarności, antykomuny, sprzeciwu wobec podporządkowania jakby Polski Związkowi Radzieckiemu i Moskwie. No ale z drugiej strony, jeżeli porównamy to, czy oni się zachowują inaczej niż kacyki PZPR? No ja tego nie widzę, tak? Tak, ja bym tutaj postawił kropkę. Dziękuję Ci za rozmowę i bardzo ciekawy wgląd w te sprawy, który no, nie każdy ma dostęp, nie każdy poświęcił czas, żeby otworzyć te, nie nazwę to akta, tak, papiery w KRS-ie, żeby zajrzeć tam za kotarek wszystkich organizacji, które są na tym medialnym świeczniku. Powiedz, gdzie możemy śledzić Twoje działania, żeby... No najprościej na Twitterze, tak? No, media twitterowe, tam jak wejdziecie, to jest M Specjalski, tak? Na Twitterze to tam jest zbiornik wszystkich moich informacji, kanałów, także zapraszam. Też prowadzę niedawno daily vloga, więc zachęcam tutaj do subskrybowania, zwiększania tych, bo to... Na YouTubie, tak? Na YouTubie, tak, gdzie codziennie komentuję wydarzenia. Właśnie to jest ten daily vlog, prawda, czyli jakby codziennie jest mój komentarz, który dotyczy właśnie tych spraw, o których mówiliśmy, ale też na przykład geopolityki, żeby ludzie wiedzieli, jak, o czym mówimy, czy mamy... Dzisiaj, wczoraj nagrałem, czy jak rozróżnić geopolitykę od Hochstaplera geopolityki. Także takie ciekawe są tematy, jak kogoś to interesuje, zapraszam serdecznie, no i dziękuję Ci. Jeszcze nasuwa mi się ostatnie pytanie, które muszę zadać moim widzów. Czy nie boisz się o swoje życie, ciężarówkę z gruzem w związku z dotykaniem tych tematów? No wiesz, no, każdy jest jakaś obawa, że jakiś wypadek przypadkowy jest, czy coś takiego, no ale staram się zachować takie BHP bezpieczeństwa, tak? Poza tym jestem przygotowany dosyć... powiedzmy aktywami swoimi i tak dalej, żeby trudno było mnie zniszczyć. Tak, na szczęście nie mam dzieci, moja mama jest starsza, także trudno mnie szantażować. No a co, no, jeżeli będę musiał, to będę walczył o swoje życie, nie ma problemu, tak? No, to jest takie życie. No. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję Wam bardzo także.